Witam, pokażę Wam dzisiaj całe pudło Stemply. Jest to zestaw o tematyce smiley. W środku znajdziecie taki pojemniczek z tuszem i 38 najróżniejszych smajlaków. No i co z tym można robić? Wszystko. No oczywiście można wystemplować siebie, nie ma problemu, ale ja pokażę Wam, jak nasze stemplaki wyglądają, a może przodem do Was, na papierze. Jakieś takie wygłupiaste, śmiejące się. Można zrobić całą kompozycję z tych stempli. Można też kupić na przykład tusz, który jest tuszem do tkanin i zrobić to na koszulce. Ale zastosowań jest masa. Wystarczy, że weźmiecie kredki i pokolorujecie sobie, albo flamastrę i pokolorujecie sobie takiego małego zgrywusa. Możecie tym przyzdobić zeszyt, książkę, nie wiem, kartkę do znajomych, a najważniejsze list z informacjami. Trzeba troszkę poczekać, żeby to wyschło. Nie chcę zabrudzić, muszę sekundę poczekać, aż ten tuż wyschnie, żeby mi się żółty kolor nie pobrudził. Ale mogę też zrobić jeszcze jeden sprytek. Na początku pomalować żółtym, a dopiero potem przystemplować. No, poprawię go, jak całkowicie tuż wyschnie, żeby się nie pobrudził. Zastosowań jest masa. No, pomijam, emotikony są ulubioną formą komunikacji i za ich pomocą można napisać nawet najbardziej zawiły list. No i jest tego masa śmiechu. Można z tego robić komiksy, rysując na przykład dymki do takich śmiesznych stworków i pisać na przykład, nie wiem, jakieś różne wygłupiaste rzeczy, komunikować się. Całe rysunki, całe grafiki, ikonki możecie wykorzystać do ilustracji, ale można się bawić też w kolorowanki, bo jest tu troszeczkę drobnych szczegółów. No i zabawa kredkami też będzie super. Trzeba uważać na tusz, bo właśnie się przytuszowałam. A co robią przedszkolaki? A przedszkolaki, słuchajcie, uwielbiają za różne nagrody. Co robi? Pani w przedszkolu bierze stempel i za nagrodę plum, i mały przedszkolak z takim tatuażem wraca dumny do domu i wiadomo, że coś fajnego się wydarzyło i sprawdził się w jakimś zadaniu. Ale takie minki mogą być też jakąś taką mapą informacji. Możecie zostawiać informacje rodzicom, możecie sobie zostawiać różne listy, możecie pisać całe listy takim tajemniczym alfabetem, zrobić sobie swoją własną papeterię, swoje własne koperty. No i 38, słuchajcie, minek jest do Waszej dyspozycji, a co z tym zrobicie, jakie informacje pokażecie, to już od Was zależy, to wszystko jest bardzo precyzyjnie powycinane od spodu i będzie długo, długo służyło. Jak już pobawiliście się danym stemplem, no to trzeba go troszkę wyczyścić i z powrotem może zawędrować. Można go jeszcze, patrzę, wyciścić na przykład chusteczką higieniczną i z powrotem wrzucić do pudełka i trzymać go sobie z boku, tak żeby był zawsze pod ręką. A jeżeli zabawa Wam się spodoba, to tusze są we wszystkich kolorach i też możecie go tuż dokupić, zmienić. Ale myślę, że ten wystarczy na długo, 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 więc czekam na Wasze książki, komiksy, listy. Może ja dostanę wreszcie jakiś list taki komiksowy z emotikonami. Dobrej zabawy.